Praca. O pracy i życiu w Łodzi w latach 1950-70 opowiadają Bożena Piwkowska, córka i wnuczka przedwojennych fabrykantów łódzkich. Zofia Wieczorek pracowała ponad 35 lat w fabryce dywanów Dywilan. Elżbieta Kaźmierak, inżynier włókiennik, pracowała niespełna 40 lat w zakładach przemysłu bawełnianego imienia Feliksa Dzierżyńskiego Eskimo. Zofia Esz pracowała ponad 30 lat w zakładach przemysłu bawełnianego imienia Włady Bytomskiej Polino. Józef Kłosiński w zawodzie tkacza pracował od 1962 roku w pawianickich zakładach przemysłu bawełnianego imienia rewolucji 1905 roku Pamotex. Jerzy Grębowski, inżynier włókiennik. Od 1945 roku pracował w zakładach przemysłu dziewiarskiego imienia Marii Konopnickiej, później w Instytucie Włókiennictwa. Andrzej Szkudlarek, inżynier włókiennik. 30 lat pracował w zakładach przemysłu bawełnianego imienia Obrońców Pokoju Uniontex. Jan Zienkiewicz, przewodnik turystyczny. W latach 1961-62 pracował w zakładach przemysłu bawełnianego imienia Juliana Marchlewskiego. O pracy i życiu w Norrköping w latach 1950-70 opowiadają Inger. Od 1958 roku pracowała w zakładach przemysłu bawełnianego Tuppen. W latach 1960-70 w zakładach przemysłu wełnianego YFA. Viola Ogren. 30 lat pracy w fabryce LC Svensson. Svea Wedström. Przewijaczka w fabryce AB Frese & Bruno. Sune Andersson. W latach 1944-1970 pracownik, tkacz i konserwator w zakładach przemysłu wełnianego YFA. Harald Andersson. Działacz związków zawodowych w przemyśle włókienniczym. Anita. Pracowała w zakładach przemysłu wełnianego YFA od 1960 roku. Berit. Pracowała w zakładach przemysłu wełnianego YFA od 1958 roku. Astrid. Pracowała w zakładach przemysłu wełnianego YFA od 1960 roku. Dokument. Świadectwo Państwowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzające, że obywatel Józef Zbigniew Kłosiński uzyskał tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie tkacza na krosnach mechanicznych gładkich z maszynką niedzielnicową. Widnieje na nim data 10 marca 1965 roku. W lewym górnym rogu świadectwa znajduje się zdjęcie legitymacyjne młodego mężczyzny w marynarce, białej koszuli i krawacie. Mówi Józef Kłosiński. Dlaczego taki? No, po prostu ukończyłem szkołę podstawową. Mama mnie zapisała do zasadniczej szkoły włókienniczej. Co ja miałem do gadania po 7 klasach? Czarno-biała fotografia z podpisem Zakłady Przemysłu Wełnianego YFA, Brakarnia, lata 50. Wnętrze fabrycznej hali. Dwie jasnowłose kobiety siedzą przed maszyną przewijającą tkaninę. Uważnie patrzą na rozpostarty przed nimi fragment tkaniny. Jedna z nich dotyka go ręką. Obok ma przybornik ze szczotkami. Wypowiedź Berit. Zaczęłam pracę w fabryce w 1954 roku, kiedy miałam 16 lat. Pracowałam w zakładach przemysłu wełnianego YFA jako kontrolerka jakości, brakarka. Druk reklamowy zakładów przemysłu bawełnianego imienia Feliksa Dzierżyńskiego w Łodzi. Podpis głosi. Reklama zamieszczona w czasopiśmie branżowym Przegląd Włókienniczy, 1962 rok. Reklama wymienia asortyment produkowany w zakładach. Tkaniny sukienkowe i płaszczowe, barwione i drukowane. Drelichy i flanele. Kołdry, koce, pledy, płótno introligatorskie oraz sztuczną skórę dermę. Nazwy produktów pisane są różną czcionką i tworzą graficzną całość wraz ze stylizowanym herbem Łodzi, rysunkiem łódki z wiosłem. Mówi Elżbieta Kaźmierak. Ojciec pracował w zakładach Geyera, czyli w tych zakładach Eskimo, wtedy to był PZPB nr 3 nawet się nazywało.
od 1945 roku i prowadził, był kierownikiem oddziału fotorytownym. Czyli to jest taki oddział, który zajmował się przenoszeniem wzorów z projektów na formy drukarskie. No, lubił bardzo to, bo był zawodorytownikiem ojciec. I ojciec bardzo lubił tę pracę i właściwie i tak żył tą pracę, także ja właściwie też byłam zorientowana, że to w takim razie iść na włókiennictwo, skończysz, będziesz ze mną pracowała. I tak się stało. Stwierdziłam, że mnie jest wszystko jedno, jeżeli nie mogę iść na łączność, to sobie pójdę, tak jak mi ojciec zaproponował i poszłam na to włókiennictwo. Poszłam na chemiczną technologię włókna, to się nazywało wtedy, czyli tak zwane wykończalnictwo. No i rzeczywiście po skończeniu studiów, zgodnie z oczekiwaniem ojca, zaczęłam pracę w Eskimo. Czyli można powiedzieć, że mam bardzo długą tą karierę, bo pracowałam prawie 40 lat bez 3 miesięcy w jednym zakładzie. Więcej, w jednym oddziale pracowałam. Czarno-biała fotografia z podpisem Zakłady Przemysłu Bawełnianego Tuppen, lata 50. Wnętrze fabrycznej hali. Na pierwszym planie bele tkaniny zapakowane w papier z nadrukiem koguta i nazwą firmy, ułożone w prostokątne stosy. Za nimi dwie kobiety w białych fartuchach. Stoją przy stołach i pakują bele tkaniny w papier. W głębi hali dwie inne osoby pracują przy maszynach nawijających tkaninę na bele. Wypowiedź Inger. Zaczęłam w przędzalni, miałam wtedy 16 lat. To była moja pierwsza prawdziwa praca. Czarno-biała fotografia z podpisem Zakłady Przemysłu Bawełnianego imienia J. Marchlewskiego, lata 1944-1956. Fotografia przedstawia brukowaną ulicę w mieście. Na pierwszym planie po bruku jezdni drepcze stado gołębi. Na chodnikach widać kilka ciemnych sylwetek ludzi w płaszczach. Z lewej strony wzdłuż ulicy ciągnie się mur, dwukrotnie przewyższający wzrost człowieka. Jego dolna połowa jest zbudowana z cegły, zaś górną tworzą metalowe przęsła osadzone w murowanych słupach. Mur jest bardzo długi. Bliżej nas, z lewej strony, znajduje się w nim zamknięta metalowa brama. Z prawej strony mur maleje w perspektywie i niknie w oddali. Tuż za murem wznosi się potężny ceglany budynek fabryczny. Bryła budynku ma 5 kondygnacji, w kilku miejscach jest podwyższona do 7. Budynek ma mnóstwo dużych okien umieszczonych blisko siebie w jednakowych odstępach. Okna są prostokątne, zakończone łukami. Elewacje budynku rozmaicają ryzality i gzymsy, a także podesty i drabinki ewakuacyjne. Mówi Jan Zienkiewicz. Robiły panie, duża, duża hala przegrodzona siatką, niewielkie okienko, żeby te bele ze strefy produkcyjnej wrzucić na okienko, kobitki składały na wózek i przewoziły w odpowiednie miejsca. No i za każdym razem, jak ten wózek był zapełniony, to pani brygadzistka przynosiła do mnie właśnie karteczkę, że na tym wózku to jest tam ileś tam sztuk tych bel i mają takie wymiary, a ja to z kolei przespisywałem na inną karteczkę i ktoś tam dalej potem przepisywał na jeszcze parę razy na inne karteczki, gdzie robiono takie zbiorcze zestawienia. Więc praca była prosta, prymitywna, nie za dobrze płatna, no ale przy tej całej pracy znalazło zatrudnienie co najmniej 5 albo 6 osób. Co w zasadzie równie dobrze mogła robić jedna osoba. Ale takie były wtedy czasy. Nie można było mówić o tym, że jest bezrobocie. Każdy był zatrudniony. Kolorowa fotografia z podpisem Zakłady Przemysłu Wełnianego YFA, lata 50. Fotografia przedstawia zespół budynków fabrycznych z czerwonej cegły. Na pierwszym planie, za ozdobnym metalowym ogrodzeniem, widać spadziste dachy niższych budynków. Pokryte są śniegiem, a z krawędzi dachu zwisa kurtyna lodowych sopli. W głębi potężny fabryczny komin, oświetlony promieniami słońca, ma intensywnie pomarańczowy kolor. Za kominem wyższy budynek, złożony z dwóch części. Lewa, niższa, ma wąskie, wysokie okna. Prawa, wyższa, ma okna wielkie i szerokie. Wypowiedź Sune Andersona. Kiedy szukałem pracy, zgłosiłem się do pośredniaka, ale tam nic nie było.
Więc poszedłem do biura zatrudnienia w YFA. Tam znalazła się praca w tkalni w Jerwen. Nigdy wcześniej nie pracowałem w przemyśle, więc moje pierwsze dni nie należały do udanych. Zacząłem pracę w 1944, a skończyłem w 1974 roku, kiedy YFA się zamknęła. YFA była firmą, w której dobrze było pracować. Nauczyłem się tkać i dopiero później poszedłem do warsztatu. Wycinek ze starej gazety z podpisem "Zdjęcie z czasopisma branżowego Nasze życie, rok 1961". Na wycinku niewyraźna czarno-biała fotografia przedstawiająca grupę kobiet w hali fabrycznej. Kobiety stoją z podniesionymi w górę rękami. Przed nimi widać maszyny szwalnicze ze szpulami jasnych nici. Fotografia została opatrzona podpisem, który brzmi: rączki w górę, raz, dwa. Pracownice szwalni wykonują z zapałem ćwiczenia gimnastyczne. Wiadomo, gimnastyka to zdrowie. Mówi Zofia Esz. Poliną, znaczy się ostatnio Poliną, ale kiedyś to było nazwa bytomskiej. A teraz no to tak ostatnio się nazywało Poliną na Wodnej 23. Na czym polegała pani praca? To znaczy się, ja po prostu byłam przewijaczką. To znaczy się, z małych szpulek nawijało się na duże stożki, które po prostu później były wykorzystywane na snowalnie, czy po prostu jak tam dalej. Także obsługiwało się kilkakrotnie, 20 takich, prawda, część, znaczy się tych pojedynczych tych i, ale jeszcze kiedy zaczynałam, to było tak, że ręką trzeba było zatrzymywać, żeby zawiązać i dopiero puścić rękę, no dopiero to się obracało. Ale to było tak bardzo krótko, że mówimy, no ja tak w pierwszej chwili mówię, Boże, rękę sobie pościeram tu, jak to tak można, nie? Ale już później tak stopniowo to wszystko się, 26 lat. I później dopiero w ostatnim, bo ponieważ zapadłam bardzo chore nogi już miałam, bo to cały czas się chodziło tylko w tej z powrotem. Więc po prostu na brakarni pracowałam później. Czarno-biała fotografia z podpisem "Budynki fabryczne Laxholmen". Fotografia przedstawia drogę wiodącą przez most nad kanałem. Droga prowadzi do przypominającego zamczysko zespołu zabudowań. Zabudowania stoją nad samym brzegiem wody. Składają się z wielu nieregularnie ułożonych brył. Mają liczne prostokątne okna. Jeden z budynków tworzy nad drogą rodzaj bramy. W głębi widać wysoki komin fabryczny. Wypowiedź Anity. Zaczęłam pracę w 1960 roku w YFA w wieku 16 lat jako brakarka. Wypowiedź Astrid. Zaczęłam pracę w 1960 roku w YFA jako brakarka. Miałam wtedy 20 lat. Wypowiedź Svej Wadstrom. Byłam przewijaczką. Pracowałam przy przewijarce. Potem przez 17 lat siedziałam w hali i szyłam. Wycinek ze starej gazety z podpisem "Notatka z czasopisma branżowego Nasze życie, rok 1958". Tytuł notatki brzmi: będzie więcej pończoch bez szwów. Treść notatki głosi: już wkrótce ZP Pończ im F. Zebrzyckiego w Łodzi zwiększą produkcję pończoch bez szwów. Ostatnio zakłady te otrzymały 14 nowoczesnych maszyn, po uruchomieniu których produkcja tych tak poszukiwanych przez kobiety pończoch wzrośnie do 6000 sztuk miesięcznie. Mówi Jerzy Grębowski. I po skończeniu, powiedzmy, gimnazjum, po zdaniu egzaminów, liceum już było po południu, czyli do południa było się wolnym. Ja zacząłem w 1948 roku, kiedy zacząłem chodzić do liceum, pracować w zakładach przemysłu dziewiarskiego imienia Marii Konopnickiej, to jest Wólczańska, chyba 128, dawny przedwojenny Daube, to była firma Dauba. Czarno-biała fotografia z podpisem "Norshopping, panorama miasta, lata 50. Widok z dachu budynku przemysłowego. Na pierwszym planie zabudowania fabryczne stojące ukośnie, pomiędzy kanałami wodnymi. Widać kryte blachą dachy. Obok budynków fabrycznych 5 wysokich kominów.
oddali gęsta zabudowa miejska, składająca się z budynków o spadzistych dachach. Wypowiedź Violi Ogren. Łatwiej byłoby powiedzieć, czego nie robiłam we włókiennictwie, niż to, co robiłam. Kiedy Svensson ogłosił plajtę po raz pierwszy, mojego męża zwolniono, ale ja mogłam zostać. C.L. Svensson zaczął znów działać i Edwin ponownie został zatrudniony. Otrzymał pracę w przygotowaniu produkcji. W 1965 roku Svensson ponownie zrobił plajtę i oboje zostaliśmy zwolnieni. Do tego momentu przepracowałam tam dobre 30 lat. Kolorowa fotografia z podpisem. Wzornik ze zbiorów CMW w Łodzi. Fotografia przedstawia brązową okładkę prostokątnego wzornika z lewej strony przeszytego sznurkiem. Biały napis na okładce brzmi Fabryka dywanów Divilan. Mówi Zofia Wieczorek. Nie, postawili, tam robiłam. Ciągle coś nowego było. I szpulowanie, i różne maszyny, i no przeróżne, i na tkalni pracowałam, później pracowałam na szwalni, później pracowałam na cerowni. I to w Dywilanie cały czas? W Dywilanie cały czas, 35 lat. I gdzie było potrzebne i na pakowaniu, i na brakarni, wszędzie pracowałam. Mówią, że a nie mam innego zawodu, nie uczyłam się, to nie będę, nie? I mnie wszędzie brali. Ja nie wiem dlaczego, czy ja tak umiałam robić, czy zdolna byłam, no nie mam pojęcia. Czarno-biała fotografia z podpisem Norrköping, panorama dzielnicy przemysłowej, lata 50. Na pierwszym planie drzewa, dalej rzeka. Przy samej krawędzi wody wznoszą się kilkupiętrowe budynki fabryczne o spadzistych dachach. Pomiędzy nimi dwa wysokie, dymiące kominy. Wypowiedź Haralda Anderssona. Ale ludzie przychodzili do mnie i ja zajmowałem się ich sprawami. Szybko zostałem przewodniczącym klubu, a następnie przewodniczącym wydziału. Było to od roku 1961 do 1974. Byłem przewodniczącym dla przędzalni bawełny Laxholmen, wyrobów wełnianych i Smedjeholmen. Smedjeholmen było fabryką trykotażu. W latach 50. i 60. dużo podróżowałem i negocjowałem. Byłem również członkiem Rady Miejskiej z ramienia socjaldemokratów. W Laxholmen byłem w zarządzie w latach 47-63, kiedy zamknięto zakład. Czarno-biała fotografia z podpisem. Część zabudowań ZPB imienia Obrońców Pokoju. Lata 1944-56. Na pierwszym planie widać staw. Jego brzeg jest obmurowany, wzdłuż muru biegnie parkan. Za parkanem stoją trzy parterowe domy o spadzistych dachach, a za nimi dwa kilkupiętrowe budynki fabryczne o wielu oknach. Zabudowania odbijają się na lekko zmarszczonej powierzchni wody. Mówi Andrzej Szkudlarek. Zatrudniony byłem w zawodach technicznych, ponieważ wykształcenie jestem inżynierem elektrykiem. Przeszedłem przez wszystkie wydziały dużej fabryki włókienniczej, poczynając od przędzalni, poprzez tkalnię, do wykończalni tkanin, plus jakieś dodatkowo jeszcze w różnych okresach komórki mniejsze, które nie były wydziałami wiodącymi w tego rodzaju przemysłu, tylko pomocniczymi. Bezpośrednio przy produkcji tkanin nie pracowałem, natomiast pracowałem przy zabezpieczaniu ruchu tkanin. Jednakże specyfika tego zabezpieczenia produkcji sprowadzała się do tego, że i tak w którymś momencie była konieczność nauki czy pewne poznania w pewnym przynajmniej wąskim bądź wyrywkowym zakresie tego, co robi bezpośrednio produkcja. Czarno-biała fotografia z podpisem Łódź, zakłady przemysłu pończoszniczego imienia W. Jurczaka, rok 1968. Fotografia przedstawia wnętrze fabrycznej hali. W alejce pomiędzy maszynami stoi mężczyzna w spodniach i białej podkoszulce. Pochyla się nad jedną z maszyn, dotykając produkowanych na niej wyrobów. Spod sufitu hali zwisają lampy. W głębi widoczna jest ściana, na której znajdują się przewody i kilka przełączników. Przy ścianie stoi drewniane krzesełko. Mówi Józef Kłosiński.
Najpierw przecież musiałem być tkaczem, potem zakładaczem, potem mechanikiem maszyn, potem mistrzem i wszędzie szkolenia, egzaminy i potem mistrzem no, starszym, wiodącym. Kolorowa fotografia z podpisem. Wzornik z fabryki dywanów Dywilan w Łodzi. Lata 1950-60. Widoczne są dwa prostokąty pokryte żakardowym wzorem. Lewy prostokąt zdobi motyw gęsto ułożonych szaro-zielonych kółek i listków na szarym tle. Kółka przypominają jagody i poziomki. Prawy prostokąt dekorują brązowe kwiatki, kropki i listki na łososiowo-pomarańczowym tle. Mówi Zofia Wieczorek. A jak była Pani w swojej pracy? Nie. To ciężko było? Bardzo ciężka praca. Tam dla mężczyzn, a nie dla kobiet. Nie. Ja po prostu musiałam, no po prostu musiałam robić. No i robiłam tam. Przyszli raz, to pytali nas, jaka, czy ta praca jest ciężka. Ja mówię, bardzo ciężka, bo przecież dywany są strasznie ciężkie. Jak na przykład to jest cerownie. A na tkalni, jak robiłam, no to my dwie robiłyśmy na tkalni. To były takie dywany, które się czesało. Ta szenila, takie kawałeczki kolorów różnych. Jak pasek, to był pasek, jak kwiatek, to kwiatek. I to musiałyśmy układać. To było też trudne. I tam grzebieniem się to czesało. Czesałyśmy to, żeby ten włos ładnie wyszedł na wierzch. Czarno-biała fotografia z podpisem ZPW imienia Elwaryńskiego w Łodzi, lata 50. Fotografia przedstawia stojącą w hali fabrycznej maszynę z kilkoma długimi walcami, na których przewijana jest gruba tkanina. Nad maszyną widać słupy, pręty i pasy napędowe. Obok maszyny stoi mężczyzna w roboczym ubraniu, opiera na niej rękę. Mówi Zofia Esz. To znaczy, że wie Pani, dźwigać tam, no ten, na brechanie to było to, że się trzeba było dźwigać, a tutaj no to nie było tak, bo przywieźli, postawili tego i po prostu nie było to takie trudne, żeby tego, bo się wrzucało, oni to już, był taki, co zabierał wszystko, nic się nie dźwigało, no tylko to, że po prostu bez przerwy trzeba było chodzić. Dzisiaj nie chodzę przez to. Czarno-biała fotografia z podpisem. Zakłady przemysłu bawełnianego Tuppen. Kontrola jakości. Lata 50. Fotografia przedstawia jasne wnętrze hali fabrycznej o dużych oknach. Widoczne są cztery rzędy urządzeń do przewijania i przeglądania tkaniny. Pasy tkaniny tworzą jasne, pochylone płaszczyzny, które wyglądają jak duże pulpity. Przed każdą maszyną stoi kobieta. Kobiety pochylają się nad rozpostartymi przed nimi fragmentami tkaniny, uważnie na nie patrzą i dotykają ich. Widać ich głowy, plecy i ręce. Przy jednym z okien pracownica ogląda pod światło tkaninę przerzuconą przez dwie umieszczone nad jej głową belki. Wypowiedź Inger. Pracowałam w Tuppen 2 lata i zaczęłam pracę w YFA. Tam pracowałam w brakarni. Przeglądaliśmy wszystkie gotowe towary, poprawialiśmy i czyściliśmy przed wydaniem ich dalej, na sprzedaż. Byliśmy pod dachem w cichej i czystej hali, co bardzo różniło się od głośnej i brudnej przędzalni i tkalni. To było trochę jak w szkole. Większość z nas to były młode dziewczęta siedzące w szeregu, a naprzeciw nas, jak nauczycielka, siedziała starsza kobieta, która była kierowniczką brakarni. I kiedy były jakieś trudności, mogłyśmy podejść do niej i poprosić o pomoc. Czarno-biała fotografia z podpisem ZPB imienia Armii Ludowej w Łodzi. Karta z albumu zakładowego, lata 60. U góry widnieje napis Brygada Pracy Socjalistycznej. Obok i poniżej napisu 9 małych kwadratowych zdjęć. Każde z nich przedstawia inną kobietę obsługującą przędzarkę. Kobiety ubrane są w sukienki i fartuchy. Mają odsłonięte ramiona, a na głowach noszą zawiązane chustki. Rękami chwytają przędzę, zmieniają cewki z pełnych na puste. Mówi Józef Kłosiński. Coś pięknego ta bawełna, mówię wam, płótno, splot, ale coś pięknego, no zwiewna, fajna, taka zew, to się nazywało w ten artykuł.
No tyle, że normalnie w sklepie się tego nie kupiło. Nie, to na eksport zrobiliśmy. Na eksport dużo. No mówię pani, że w soboty i w niedzielę się przychodziło. No były też takie, doceniali, jak się pracowało i nie wychylał się człowiek za bardzo. No to były zespoły, brygady pracy socjalistycznej i takie odznaczenia, to legitymacje, książki szły też duże. Kolorowa fotografia z podpisem. Fotografia z wystawy Dawne zakłady Ludwika Gajera 1828-2002 w CMW w Łodzi. Na szarym tle leży pasek z tkaniny. Jest jasnobłękitny, ozdobiony drukowanym deseniem z nieregularnych białych i czarnych linii. Na pasku znajdują się okulary w oprawkach przypominających szykret o kształcie kociego oka. Ich wygląd przywodzi na myśl lata 60. Mówi Elżbieta Kaźmierak. Z projektu, który był wykonany na papierze, bo trzeba było przenieść na formy drukarskie. I w tamtym czasie formy drukarskie w Polsce, które się stosowało na początku lat 60., bo później zaczął film druk też wchodzić, to były tak zwane cylindry drukarskie, czyli to były wały miedziane o długości od 90 do 1,10 m, a nawet 1,60 m, jeżeli były takie szerokie tkaniny, na których powierzchnię nanosiło się ten wzór. I my musieliśmy ten wzór przenieść z projektu na, że tak powiem, formę pomocniczą, bo to były trzy metody, zaraz o nich powiem, i z tej formy pomocniczej przenieść na ten wałek i uzyskać na tym wałku rytm klęsły. Czarno-biała fotografia z podpisem Zakłady Przemysłu Wełnianego YFA, Brakarnia, lata 50. Wnętrze fabrycznej hali. Dwie jasnowłose kobiety siedzą przed maszyną przewijającą tkaninę. Uważnie patrzą na rozpostarty przed nimi fragment tkaniny. Jedna z nich dotyka go ręką. Obok ma przybornik ze szczotkami. Wypowiedź Anity. Pracowałam w godzinach 6.14 lub 14.22 w roku 1965. Sprawdzanie, naprawianie towaru jest czasem trudne, kiedy nić musi być przeciągnięta przez cały towar. Czarno-biała fotografia z podpisem. ZPB imienia Obrońców Pokoju. Sala Przędzarek. Lata 50-60. Fotografia przedstawia wnętrze fabrycznej hali. Strop hali podpierają dwa rzędy filarów. Tuż pod nim znajdują się metalowe koła i pasy napędowe oraz lampy. Na podłodze hali na pierwszym planie stoi kilkanaście dużych koszy wypełnionych cewkami z nawiniętą na nich białą przędzą. Za filarami widoczny jest długi rząd maszyn z dużymi białymi nawojami. Mówi Andrzej Szkudlarek. W całej fabryce elementem takim, który nawiązywał bardzo do przeszłości, to była tkania przy ulicy Klińskiego, ponieważ tam wtedy, w momencie, kiedy zaczynałem pracować, tam była jeszcze bardzo duża ilość krosien, które pamiętały czasy mocne przed II wojną światową, a nawet chyba sięgające początku XX wieku. Natomiast inne wydziały, takie jak przędzalnia, która była mocno modernizowana w połowie lat 70. i wykończalnia, w której ta modernizacja następowała etapami i powiedzmy do momentu upadku fabryki, nie została wykończalnia w całości zmodernizowana, ale poszczególne maszyny były modernizowane, maszyn starych było już mało. Także takim ogniwem, które nawiązywało do przeszłości, to była tkalnia. Wycinek ze starej gazety z podpisem. Artykuł z czasopisma branżowego Nasze Życie, rok 1960. Tytuł artykułu brzmi: Naukowcy pomogą rozwiązać problem wentylacji i klimatyzacji. Mówi Jerzy Grębowski. Profesor zrezygnowałem z pracy u Konopnickiej i zacząłem pracę w Instytucie Włókiennictwa. No, tam już powiedzmy byli na kierowniczych stanowiskach ludzie, którzy się na włókiennictwie znali. No, nie bez znaczenia, powiedzmy, naszym dyrektorem zakładu standaryzacji był inżynier Antoni Gajik. Surowce włókiennicze on zresztą napisał. Potem był Łagowski i Szymański. To byli ludzie, którzy w czasie wojny przeżyli w Oflagu.
I tutaj, powiedzmy, pracowaliśmy w normalizacji, to znaczy opracowywaniu norm. Czarno-biała fotografia z podpisem. PPB Ruda Pabianicka, goście honorowi. Lata 50. Fotografia przedstawia grupę kilkudziesięciu osób idących w kierunku patrzącego. Na przodzie widać czterech mężczyzn w garniturach i dwie kobiety w eleganckich kostiumach. Jedna z nich trzyma bukiet kwiatów. Za grupą widoczna jest brama prowadząca na teren zakładów przemysłowych oraz budynki i drzewa. Nad bramą wywieszono duży transparent z napisem „Niech żyje przyjaźń polsko-radziecka”. Mówi Józef Kłosiński. No bo modernizacja w naszych zakładach włókienniczych zaczęła się od 1961 roku, no a skończyła się tak naprawdę w 80. latach, modernizował. A nasz zakład najwcześniej dlatego, że moim dyrektorem był Szymczak, a jego brat był ministrem przemysłu lekkiego. No i tu mieliśmy trochę fory, no, że nowoczesna wykończalnia, najnowocześniejsza w Europie była. Tkalnia co 8 lat, tak się powinno w przemyśle włókienniczym, co 8 lat zmieniać park maszynowy, bo on już jest wytuczony i nieopłacalny do dalszej eksploatacji. Ale do tego 61 to jeszcze na tych 19-wiecznych, tak? No to do 64, bo praktyki miałem i nawet powiem wam na tkalni i tego. I egzaminy zdawałem właśnie na tkacza. Czarno-biała fotografia z podpisem ZPW imienia Elwaryńskiego w Łodzi, lata 50. Fotografia przedstawia stojącą w hali fabrycznej maszynę z kilkoma długimi walcami, na których przewijana jest gruba tkanina. Nad maszyną widać słupy, pręty i pasy napędowe. Obok maszyny stoi mężczyzna w roboczym ubraniu. Opiera na niej rękę. Mówi Jerzy Grębowski. A jaki w ogóle był stan parku maszynowego? To były wszystko maszyny przedwojenne. Prawda? Bo przecież po wojnie byśmy tutaj, wprawdzie tutaj zaczęto trochę w Łodzi budować maszyny te saneczkowe. Nie najlepszej jakości, ale były. A to wszystko było raczej, powiedzmy, maszyny, powiedzmy jeszcze przedwojenne.